Chyba mamy niedosyt, jeżeli chodzi o pogodę w te wakacje. Takich typowo letnich, gorących i słonecznych dni było niewiele. I tak jakby na pocieszenie pierwszy weekend września, który zapowiada się z dużą ilością słońca. Karolina Dobrowolska, dobry wieczór. Zatem będzie nieco przyjemniej, a i cieplej, zwłaszcza w niedzielę. Ale nie zapominajmy, że noce i poranki są chłodne. Wakacyjną pogodę gwarantuje nam ten wyż, który z nad Niemiec dotrze nad Polskę i nawet z nad północnych regionów odpłyną chmury i już nie będzie padać. Przeciwnie, będzie bardzo dużo słońca. I na północy wciąż najchłodniej, bo tutaj wciąż napływa dość chłodne powietrze polarnomorskie, a nad południowe regiony znów napłynie to cieplejsze. W nocy będzie pogodnie, zwłaszcza w tych regionach, gdzie niebo będzie prawie bezchmurne, będzie też najchłodniej. Zatem na Suwalszczyźnie 8 stopni, a we Wrocławiu 11. Lokalnie będą się tworzyć mgły. No a teraz mapy, które będą jak pocztówka z wakacji. Już od rana bardzo dużo słońca, jedynie na wschodzie nieco więcej chmur, co ważne, niegroźnych chmur, więc padać nie będzie. Podobnie w drugiej części dnia będziemy się cieszyć słońcem i będzie od 20 stopni w Suwałkach, 22 w głębi kraju do 23-25 na zachodzie. Ciśnienie będzie wysokie, w południe w Warszawie 1005 hektopaskali, wiatr będzie słaby i umiarkowany. Niedziela nadal słoneczna i z jeszcze wyższą temperaturą, od 21 stopni w Suwałkach do nawet 27 we Wrocławiu, na wybrzeżu chwilami silniej powieje. W poniedziałek pogoda zacznie się psuć, zatem korzystajmy z tego słonecznego weekendu, by potem nie dać się jesiennej chandrze. Miłego wieczoru, do zobaczenia, do jutra.